Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Marek. Witam Was na moim kanale Oranżacji Wnętrz. Czas nieubłaganie przemija. Lato pomału odchodzi w zapomnienie. Chociaż liczę jeszcze na kilka fajnych i przyjemnych, ciepłych dni, to jednak warto przygotować się już do jesieni. Dlatego porozmawiamy sobie dzisiaj o trendach wnętrzarskich na jesień 2021. O kształtach, kolorach, meblach i przede wszystkim dodatkach. Będzie bardzo dużo inspiracji, zdjęć i podpowiedzi. Są to moje spostrzeżenia z rozmów z klientami, dostawcami, z obserwacji, co serwują nam producenci, lecz napiszcie i Wy w komentarzach, co na ten temat sądzicie, jakie są Wasze obserwacje i czy warto i czy chcecie więcej takich filmów, żebym nagrywał z inspiracjami. Ale zanim zaczniemy, kliknij, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, przycisk subskrybuj, aby nic się już nie ominęło. Przypominam, że już we wrześniu rusza mój kurs aranżacji kuchni i wszyscy ci, którzy do mnie napiszą maila i zakupią taki kurs w przedsprzedaży, otrzymają dodatkowy rabat 10%. Szczegóły w opisie. A teraz zaczynamy od kolorów. Nadal utrzymują się kolory ziemi, natury w materiałach wykończeniowych, takich jak podłogi, drzwi, ale i w meblach, czy w kolorach ścian. Można zauważyć, że są to barwy jasne, ciepłe, przytulne i przyjemne dla oka. Zazwyczaj mamy kolor beżowy, delikatny brąz, ale również delikatny róż czy szary. Niemniej jako akcent kolorystyczny na sofach, krzesłach czy jednej ze ścian mogą pojawić się kolory intensywniejsze. Przede wszystkim kolor granatowy, musztardowy, tak lubiany w tym roku, ceglany czy szmaragdowa zieleń. Świetnie możemy je skomponować z tą podstawą, naszą bazą, czyli z tymi kolorami ziemi. Ok, na chwilę milknę i zobaczcie te kilka inspiracji. Na pewno fajnym urozmaiceniem są kolorowe printy, czy to na poduszkach, czy na zasłonach, dywanach, czy obrazach. Bardzo ładnie i ciekawie można sobie urozmaicić i ożywić te pomieszczenie. Jeżeli chcemy, aby to było spójne z aktualnymi trendami wnętrzarskimi, czyli takim stylem japandi, rustykalnym czy eklektyzmem, to warto, aby te printy były we wzory roślinne, kwiatowe. Jeżeli jesteśmy przy naturze, to przejdźmy teraz do materiałów, do najmodniejszych materiałów, z których są wykonywane meble, podłogi, oświetlenie. Cały ten rok kręci się nam wokół natury. Mam wrażenie, że zamknięci w czterech ścianach podczas pandemii tak bardzo stęskniliśmy się za nią, że nie było innego wyjścia jak zaprosić takie materiały i kolory do wewnątrz. Dlatego producenci podsuwają nam jasne drewniane meble, lampy ratanowe, wiklinowe, a w tekstyliach len. Z całą pewnością, jeżeli ktoś lubi, to może teraz śmiało zainwestować w ażurowy fotel ratanowy czy wiklinową lampę, przez którą zresztą bardzo fajnie przenika światło. Kształty, na co stawiamy w tym temacie. Widać nadal, że obłe kształty królują na salonach.
w sumie i nie tylko. Stoliki z blatami okrągłymi, komody, toaletki, konsole, czy nawet szafki łazienkowe są z zaokrąglonymi rogami. Podobnie lustra i oczywiście lampy. Zresztą te lustra no nie tylko są okrągłe, owalne, ale w różne dziwne i fikuśne kształty. Na pewno nie jestem zwolennikiem podążania za trendami, za modą, szczególnie w czymś, co robimy na lata. No a tak na pewno jest, gdy wykonujemy remont. Ale co innego, jeżeli chodzi o dodatki? No tu możemy zaszaleć i to faktycznie można zaszaleć nieraz przy każdej zmianie pory roku. Podczas tej jesieni, chcąc utrzymać konwencję spójną z naturą, nie powinniśmy zapomnieć o roślinach. Warto zaprosić je do swoich wnętrz. Na pewno warto postawić na duże paprocie, monstery czy skrzydło kwiaty. Wyglądają świetnie, okazale i oczywiście, jeżeli mamy na to miejsce, mogą sprawić, że poczujemy się jak w tropikach. To jest to nawiązanie właśnie do tej natury, do tego, że chcemy iść na łono przyrody. Nierozłącznym atrybutem jesieni, nie tylko w tym roku, jest ciepły, przyjemny koc, świece i kompozycja z suszonych traw. Warto zresztą pomyśleć o koszu wiklinowym, chociażby do chowania tych kocy. Chcąc utrzymać klimat jesieni i być na bieżąco z trendami, warto postawić na wiszące osłony doniczek, na przykład z makramy, a na ścianach powiesić wiklinowe ozdoby, w oknach zasłony, najlepiej w kwiatowe wzory. Aby być sprawiedliwym, muszę zauważyć, że nie tylko naturalne materiały królują w dodatkach w tym roku i tej jesieni, lecz również, co już widzimy od jakiegoś czasu, dodatki metalowe, miedziane, w kolorze złota czy brązu. Szczególnie dodatki w kolorze złota nie poddają się, no i prawdę mówiąc, myślę, że jeszcze przez jakiś czas będą u nas gościły we wnętrzach. Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie, ta garść inspiracji i porad przyda się Wam. Jeżeli tak, no to liczę na tą łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to kliknij przycisk subskrybuj, dzwoneczek. Przypominam o tym, że już niedługo rusza mój kurs o aranżacji kuchni. Szczegóły w opisie. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!